Afton, siemanko, witam. Koleś chyba w tej hajdzie. Siedzi. Tam siedzi, słuchaj go. Aha! Co jak co, no ale jednak seryjkę dostał, bo ciele z kałaszka, nie? No tu też kolejny widzę leży. Kolejny tutaj leży. Pan bombololo trolololo. Dobra. Czy oni w ogóle coś tutaj zostawili dla mnie? Halo, halo, proszę moje luty oddać. To ja tu przyszedłem lutować, a nie oni. Halo, halo. Osiemnasty poziom, tak? Z pistolecikiem. Nic na sobie koleś nie ma. Ma ani jednego itemku. A ten koleś? A, ten koleś jest polutowany już. No dobrze. To nieźle wszystko dzieli mi, no. Siemanko, Afton, co tam u ciebie? Jak tam, jak tam? Ile stoi M700 na rynku? O, nie wiem, 30 tysięcy, chyba 40 tysięcy, takie podstawowe M700. To wiecie, no, wartość broni jest adekwatna do modów, którą macie na broni, tak? Jeżeli macie pustą broń, no to tania jest, nie? Będzie dziś live'ik do 23. Jak ja bym miał dzisiaj streamować do 23, to bym streamował razem 10 godzin ponad. Czy ja wytrzymam 10 godzin w Tarkowie? Nie jestem pewien, Damian. O, patrzcie, karta graficzna. Kolejna karta graficzna, no. Dzisiaj powiem, że ten Interek, to mnie lubi dzisiaj ten Interek, ty. Kolejna karta graficzna. To już druga dzisiaj, znaleziona w przeciągu 3 meczów na Interku. To chyba zaczyna mnie lubić ta mapka, nie? Jak myślicie, widzowie? Dobra, chodźmy zobaczyć Rasmusena. Może kolejna karta graficzna będzie? A jedzonko sobie weźmiemy. Jedzonko może się przydać. Na razie cisza jest na mapie. To jest okej. Nie mówię, że źle. Akurat na Interku fajnie, jak jest cisza. Można sobie na spokojnie przelutować. Ale widzę, że tutaj chyba ktoś był, bo... Pusto. Tak pusto, tak nie pusto, tak trochę pusto, trochę nie pusto, no. Tu ktoś być może był. Co bym musiał zrobić? Polecieć, wyłączyć na pewno... poleciałbym wyłączyć na pewno alarm. Bo jeżeli chcemy biegnąć i włączyć prąd, a na to się zanosi, bo jest cisza na mapie, nikt prądu nie włączył, to najlepiej włączyć sobie alarm, żeby nie był. Żeby ludzie nie wiedzieli, że prąd jest włączony, nie? Bo wiadomo, że jak ludzie słyszą alarm, to wiedzą, że jest prąd włączony i lecą od razu do tego pokoju, gdzie Ledixa dzisiaj udało nam się znaleźć. Ale jak wyłączymy ten prąd, to jest cień nadziei, szansy, że... No nie będą słyszeć, tak? Bo jak jest alarm wyłączony, to jedyna szansa, żeby...
To ja może wracam w tą stronę, wiecie? Ja se wracam w tą stronę. Koleś mi przeszkodził. No dobrze. To niech będzie. Co chciałem powiedzieć? Jedyna szansa, żeby usłyszeć, że jest prąd włączony, to są te samochodziki, nie? Te takie zabawkowe samochodziki, które są na mapie. Bo inaczej to nie, chyba się nie dowie, że jest prąd włączony. Jak jest alarm wyłączony. Ale mnie obił. Wow. No tego kolesia się tu nie spodziewałem. Szczerze powiedziawszy, jak mam być szczery, nie spodziewałem się go tam. Tak, też chyba na promocji był, no. Chciał skorzystać z promocji. Ale z czego on do mnie strzelał, że mi zrobił takie poważne rany? Zaraz zobaczymy, tylko naprawimy sobie nogę. Prawie bossik jest zabity. A mam dość fajne nagrody za zbicie bossa. Bo czekam, aż on zostanie zbity i zrobimy sobie dość fajnego giveawayka na kanale. Dobra, ruszamy ponownie. Zobaczyć, co to był za koleś. Kim ty byłeś? Ty, halo. Wow, no, to był taki jakiś koksiu troszeczkę z tego, co widzę. Granaty sobie wezmę. Granaty jego sobie wezmę. To możemy sobie zabrać. Też widzę, jakiegoś zabił kolesia. Zabił kolesia, dobra, weźmiemy sobie drugą salewę. Jego armoru nie chcę, bo on, jego armor jest rozwalony, czyli nie opłaca mi się go zabierać. Ale mocno poturbowałem go, a on poturbował mnie. Teraz tylko oby nikt nie siedział na prądzie, nie? Tu kolejny widzę zabity, okej. Czyli ile graczy jest zabitych? Tam jest dwóch u góry, ja jestem trzeci, tu jest czwarty, tu jest piąty. Czyli pięć osób jest teoretycznie potwierdzona, że ich już na mapie nie ma. No dobra. Dobra, zbliżamy się do granicy 48 kilo powoli. Czyli będzie nam siła rosła zamiast wytrzymałości. Bo teraz tak to się zmieniło. Że wam siła rośnie powyżej 48 kilo. A wytrzymałość rośnie do 28 kilo. Znaczy do 48 kilo. Nie 28, tylko 48. Zobaczyłbym jeszcze dwa spoty karty graficznej. Jeżeli tam nic nie będzie, no to lecimy alarm wyłączyć i lecimy po prąd. Na cele weźmiemy sobie. Zobaczymy sobie kurtełkę. Czy 220 to był klucz właśnie coś warty? Dobra, tu się karta graficzna respi, ale tym razem się nie zrespiła, bo zrespił się Intelek. No dobrze. Siemanko Adrian, witam. Cześć, cześć. Dobra, lecimy sobie tutaj zobaczyć. Karta graficzna może tutaj jest? Nie, karty graficznej widzę nie ma. Dobra. Czyli idziemy alarm wyłączyć i lecimy po prąd. Jeżeli się uda, no to będzie fajnie. Jeżeli się nie uda, to nie będzie fajnie. Dobra, tu się wyłącza alarm. Alarm jest wyłączony teraz.
Teraz lecimy po prąd. Po Prądzisława lecimy. Tylko jak tam się leciało? Czekajcie, leciało się... Gdzieś w tamtą stronę. W tamtą stronę musimy lecieć, dobra. Polecimy sobie tędy. Polecimy sobie tędy, tu otworzymy sobie drzwi. Dobra. Teraz tak. Teraz musimy w lewo iść. Prawo jest wyjście, czyli tutaj będzie w lewo. Dobra. Z tych agregatów mam wziąć prąd, jakby się dało. Jakby się dało, to by wziął sobie. Co to za? Jak te granaty w ogóle latają, ty? Czekajcie, bo to był granat w ogóle, nie? Znaczy gracz. Jezu, proszę święty, granat był ten. Ale co to było za dźwięki, ty? Jakby ktoś stepował mi tutaj gdzieś. O, gracz nie żyje. Mam nadzieję, że nie włączyłeś prądu, co? Że nie na marne ja tutaj sobie biegnę, co? Uuu, ty byłeś fulikiem. Z tego co widzę, taki poważny to był full. 48 poziom. Z Mosinem plus termo. No to my robimy... My zaraz zrobimy sobie coś ciekawego, czekajcie. Nie da się tego ściągnąć? Serio? Nie da się tego ściągnąć? Tego się tak nie da ściągnąć. Myślałem, że to się da ściągnąć, a tego się nie da ściągnąć. Więc mamy Mosina z termo. No i frame'a mamy. Ale czekajcie, wróć. Daj mi mój hełm. Mój hełm, czekaj. Daj to, to daję do mój hełm. Dobra, co tu jeszcze masz ciekawego? Widzę, że też chyba pozabijał kogoś. Bo widzę, ma itemki. Ta, tu się w ogóle coś podziało. O Jezus. To tu się nieźle musiało podziać, ty. Panie graczu. Czekajcie, weźmiemy to, damy tu, to damy tu, to damy tu, to wyrzucimy, to damy tu, nie, wróć, to damy tu, to damy tu, to damy tu, to damy, to wyrzuć, to mi weź, to damy tu, to mi wyrzuć, to mi weź. Okej. Musimy wziąć tak. Jego plecak. Jego plecak weźmiemy. To weź mi tutaj tu, to daj tu, to daj tu, to daj tu, to daj tu. Tego nie bierzemy. Napijemy się. Żeby to się nie marnowało oczywiście. To dajmy tu, to dajmy tu. To mi schowaj. Okej. Okej. Czyli coś takiego to wyjdzie, tak? Dobra. Weźmiemy SNB-y sobie w razie czego. Jakby tam jakiś snajper gdzieś siedział. No, powiem wam, że... Okej, fajne lutki. Czy my mamy w ogóle... Tak, my tu mamy 30 i to załadowane nawet. Więc nie wiem, czy nie zrobić coś takiego, że mojego kałacha wyrzucę, a będę grał...
A będę grał jego Azwalem. Albo coś innego, czekajcie. To mi wyrzuć, to mi zabierz, to mi tak, to mi tak. Wsiadaj moją broń tutaj. Aha, no space, tak? Czyli robimy tak, to bierzemy, to tak, to tak. Ty, chodź tu broń. Gdzie ty uciekasz? Chodź tu. Pa, jak ucieka, ty, pa, jak ucieka. Ale kusi mnie jeszcze ten prąd sprawdzić, wiecie? To jest najbardziej kuszące teraz jeszcze ten prąd. Magadomosina weź. Magadomosina. Tylko, że ja tutaj za bardzo nie mam miejsca teraz. Dobra. Morfiny będziemy używać. Wyrzucimy sobie painkillery. O. Dobra. I wyrzucimy sobie to. O. Mamy 50 kilo, czyli teraz powinna nam siła w ogóle wzrastać. Zobaczymy. Mamy 30. O, trzeci poziom zaraz. Mamy 30. No to trzeci poziom. Zobaczymy, czy ta siła faktycznie wzrośnie i to dość dużo. Aha. Okej. Czy on przeżył to? Ty, no ale serio, bocie. Gin! No co jest z tym bo... Dobra, idę tak. Ej! Bo mnie zaraz... Zaraz mnie boty zjedzą, wiecie o tym? Przez te boty... Teraz są amunicje do wałka. Wreszcie leży ty. Olej ten prąd? No już włączyłem ten prąd, wiesz? Nie no, wiesz, no jak... Mapa jest czysta. Mapa jest czysta, bo większość graczy chyba mam potwierdzonych z tego co widzę. To lepiej sobie spróbować i otworzyć tamte miejsce, nie? Bo no, większość graczy jest nieżywa, więc może warto sobie je zobaczyć tam. Te miejsce. Może się akurat poszczęści, nikogo tam nie będzie. Bo nikogo już na mapie może nie ma. Aha, jeszcze w ogóle z SPP-ków strzelam, tak? I te boty nie chcą padać od Azwana. No to ładnie. Mamy Mosinka z termo. Szkoda, że tego termo nie mogę. Nie mogę sobie schować do gammy. Schowałbym sobie, ale nie można sobie rozłączyć Mosinka z tym termo. Trudno, jak padniemy, to padniemy, ale może będzie warto trochę poświęcić więcej czasu i poświęcić się na tamte miejsce z Ledixami. No już raz się udało. Udało się Ledixa wyciągnąć, a Ledix to jest 1,5 miliona, nie? Także może warto może zaryzykować. Alarm i tak jest wyłączony, więc alarmem to nie zauważą, że jest prąd włączony. Uleczymy się przed wejściem, bo widzę, że chyba nogi mam lekko uszkodzone. Weźmiemy sobie morfinkę. Już na początek. Nie bierzemy sobie do siły wytrzymałości strzykawkę, bo ona się przyda przed wyjściem. O, kiedy będziesz mógł ze mną polatać tego interka? No później, jak będziemy grać z widzami, nie?
Ledix Power, dokładnie. Ledix Power. Teraz najważniejsze. Czy ktoś tutaj jeszcze na tej mapie siedzi? Obracało coś się napięcie po boku. Biega ktoś tu. Ktoś biegał mi po lewej. Rozumiecie, że kłócając i skradając się, to stamina schodzi z nóg? Lol. Tak, biega ktoś tam, ale to jest gra z... Nie. Ty patrz... Co to było? Co to był za dźwięk? Czujecie, że ten bot jest zbugowany? To bot tu biega. Dobra. Czyli bot jest zbugowany, bo on w kółko biega. No dobra. Biegamy pod górę. Tu nikogo nie ma, nie ma, nie ma. Dobra. Lecimy tutaj szybciutko. Dobra. Mamy to. Teraz tak, jak będzie Ledix, to będziemy w domku. Będziemy zarobieni. Uwaga. Golden Star. Tu Ledixa nie ma. Defibrator. 300 tysięcy około. 200 coś tysięcy, 300, bo to różnie chodzi. Więc jest ok. Tu mamy propitalka. Tu mamy coś takiego. Dobra, weźmiemy to. O, i Ledix. Proszę bardzo. 1,5 miliona do przodu. 1,5 miliona do przodu. Sur 12, kit nowy. Przyda się. Stary wyrzucimy. I co? Nie opłacało się? Nie opłacało się? Ledix, 1,5 miliona do przodu. Wazelinka. NACL. Golden Star. To wszystko bierzemy, bo to są wszystko gaza. Kasa i Grizzly. Grizzly do leczenia. Akurat bym wziął Grizzly do leczenia. Kosztem chyba 2 gaz analizerów, bo no Grizzly zawsze się przydaje, tak? Grizzly to tu zawsze się przyda. Dobra, więcej tutaj nie ma. Naprawdę to trzeba być uważnym, bo to jest tak ciemno, że tu trzeba być uważnym, trzeba sprawdzać, ale fajnie. Mamy Ledixa, mamy kartę, mamy defibrator, więc tak naprawdę jak zginiemy, to i tak będę ucieszony cały czas. Bo 2 miliony mamy w 3 itemach. Gdzie mam w ogóle wyjście? Wyjście Emercoma mamy. Aha, czyli w tamtą stronę, no dobra. Emercom? Emercom, Emercom, czyli tam. Okej. Okay. Tutaj bot chodzi zbugowany. Okej. Okay. Już go nie ma. Ogólnie strasznie podrzuca tego w tą VSS-kę. Czy tego Azwala, bo to jest Azwal, nie VSS-ka. Ja jestem ciekaw, czy ona jest zbugowana? Nie. I na my coilu. Mało. Czekajcie, my sobie złożymy to. I sobie to rozłożymy. Bo on strasznie do góry podrzuca ostatnio. Nie wiem. Dobra. Włączmy sobie... włączmy sobie siłę i wytrzymałość dodatkową, bo to się przyda teraz przed wyjściem. Keka sobie jeszcze weźmiemy.
pieniążków nigdy za mało. I teraz pytanie, czy ktoś będzie kampił w ogóle przy wyjściu? Oby nie. Sprać kolbę? Znaczy no niby i kole są no dobre niby, nie? Teraz najlepsza część, dokładnie. Wyjście. Ała! To był kiepski pomysł. Ale z tego co widzę, jest spokój i cisza na razie na mapie. Więc chyba się uda. Właśnie, przecież ja mam przecież termo. Czemu sobie z termo nie sprawdzę, co? Okolicy tutaj. Ja mam termo. Zdobyte po kolesiu. I nikogo nie widzę. Są dwa uda, albo się uda, albo się nie uda, dokładnie. No i kurde, ładny rajdzik. 26 minut akurat trwał, może trochę więcej. Dość długi, ale opłacało się jednak, opłacało się iść po ten prąd. Po ten prądzisz opłacało się włączyć. Jeszcze tam w ogóle typek był z termo. To jeszcze w ogóle lepiej, bo nie dość, że mamy Ledixa, mamy 2 miliony w trzech miejscach, w trzech itemkach, to jeszcze, o, headshota dostał w ogóle za wiedynki, to jeszcze koleś mi dał termo. Koleś jeszcze mi dał termo, już prawie 63 poziom. A właśnie, jeszcze tylko ciekawe, sprawdzimy sobie to, nie sprawdziłem, ile mi się nabiło siły poprzez bieganie powyżej 48 kilo, ponieważ teraz był update i jak biega się powyżej 48 kilo, to siła ci rośnie. Ja jestem ciekaw, ile mi wbiło tej siły, jak tyle sobie biegałem. No tak, jak sprawdzałem, ile mam siły, to miałem 30 i trójka mi teraz wbiła i dostałem, co, 1/10? Jeden punkt siły? No, trochę się wbiło, no. Trochę się wbiło, tak? Nie jest aż tak źle.